Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że Topa Plando będzie prawdopodobnie ostatnim na moim kanale przed moimi urodzinami, gdy zobaczymy się w kolejnym filmie Będę Stara, czy może raczej starsza o rok. Więc trochę to do mnie nie dociera, jeszcze tylko 2 lata i 1 dzień i stanę się wersją 4.0. Muszę więc jak najlepiej wykorzystać ostatnie lata mojej 30, no i szykować się na 40. Kto wie, może w końcu stanę się jakąś taką spokojną osobą, cozy osobą, bo ja bardzo lubię taki cozy książkowy content na YouTubie, na przykład Darling Desi, nie wiem czy ją oglądacie, to moja ulubiona youtuberka i też chciałabym nagrywać takie filmy, ale niestety nie potrafię tak spokojnie mówić o książkach. Może w końcu się tego nauczę, może to przyjdzie z wiekiem, zobaczymy. W każdym razie koniec dygresji. Dzisiaj będę mówić o książce Srebro w kościach Aleksandry Bracken. Jest to fantastyka młodzieżowa inspirowana legendami arturiańskimi. Książka, o której słyszałam takie ochy i achy, że nie było innej opcji, koniecznie musiałam ją przeczytać. Zwłaszcza, że jak wiecie, bardzo lubię legendy arturiańskie. Bardzo mocno polecam zwłaszcza Mgły Avalonu Marion Zimmer Bradley, to jest jedna z książek mojego życia. Czy też trylogię arturiańską Bernarda Cornwella też bardzo mi się podobała. Tutaj jest ona reprezentowana przez pierwszy tom, ponieważ dwóch kolejnych niestety nie mam w swojej biblioteczce, będę musiała je zdobyć, o ile to jest możliwe, bo wydaje mi się, że te książki jakoś tak się wyprzedały, no nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, będę szukać, więc bardzo mocno polecam. Także sięgając po Srebro w kościach, byłam mega mocno podjarana, podekscytowana tą książką, byłam święcie przekonana, że to będzie strzał w dziesiątkę, że mnie i tą książkę połączy miłość do grobowej deski, albo chociaż takie uczucie, jakim darzy poprzednią książkę Aleksandry Bracken, czyli Lore, książkę, która bardzo fajnie nawiązuje do mitologii greckiej. Książka, która ma też taki vibe Igrzysk Śmierci, więc jeżeli kochacie Igrzyska Śmierci, mitologię grecką, wydaje mi się, że ta książka będzie strzałem w dziesiątkę. Od razu też zaznaczam, że jest to powieść jednotomowa, co też jest chyba czymś fajnym, biorąc pod uwagę to, że ostatnio ciągle pojawiają się jakieś serie albo jakieś trylogie, trzeba ileś tam tomów przeczytać, żeby całą historię poznać, a tutaj czytacie tylko jedną książkę i wiecie co i jak, także Lore bardzo mocno polecam. Jeżeli zaś chodzi o Srebro w kościach, to będzie chyba dylogia. Wiem, że drugi tom jest w planach, zresztą musi być, ponieważ to zakończenie jest takie, że aż chciałoby się sięgnąć po kolejny tom. Także myślałam, że to będzie, wiecie, strzał w dziesiątkę, miłość do grobowej deski. Ale niestety z ciężkim bólem serca muszę stwierdzić, że skończyło się inaczej. I już tłumaczę Wam dlaczego. Zacznę może od tego, że pomysł na książkę jest bardzo ciekawy. Początek daje vibe Indiana Jonesa, Mumii, może trochę Lary Croft, ale ze szczyptą magii. Poznajemy bowiem naszą bohaterkę, Tamsin, która razem ze swoim bratem zajmuje się rabowaniem starożytnych krypt. No i akcja początkowo, ona rozgrywa się w takim współczesnym świecie, można powiedzieć, tylko to nie jest taki do końca świat, jaki znamy, ponieważ mamy tu gildię poszukiwaczy, magiczne artefakty, czarodziejki, magię, którą mogą jedynie dostrzec osoby obdarzone wspólną wizją, więc kto wie, może żyjemy w takim świecie, tylko go nie widzimy, bo nie jesteśmy obdarzeni wspólną wizją, więc początek tej książki to było trochę zaskakujące, ponieważ zabierając się za Srebro w kościach, byłam święcie przekonana, że gdy otworzę pierwszą stronę, od razu przeniosę się do czasów Króla Artura, tymczasem otrzymałam całkiem nieźle zapowiadające się urban fantasy, które zaczęło rozkręcać się w momencie, w którym nasza bohaterka dowiedziała się o istnieniu pewnego potężnego artefaktu, pierścienia, który należał do Króla Artura, pierścienia, który potrafi przełamywać każdą klątwę, a że brat naszej bohaterki, Tamsin, jest, no powiedzmy, ciąży na nim pewna klątwa. Dziewczyna nie cofnie się przed niczym, żeby właśnie odnaleźć ten artefakt. W tym celu zawiązuje nawet sojusz ze swoim rywalem, który też jest takim właśnie poszukiwaczem magicznych artefaktów, Emrysem, więc od razu mówię, że tak, mamy tutaj wątek miłosny, tylko ten wątek miłosny on dopełnia fabułę. Nie jest wątkiem, który ją przesłania, dominuje. Jest to taki wątek w stylu, można powiedzieć, z motywem od rywali do kochanków, też z motywem trochę taki Grumpy Sunshine, tak chyba ten motyw się nazywa. Chodzi o to, że Emrys jest takim, powiedzmy, słoneczkiem przy naszej bohaterce. Do tego jest to wątek taki bardzo wolno się rozwijający, więc jeżeli lubicie taki slow burn, to myślę, że też może się Wam spodobać. Więc początek tej książki jest naprawdę bardzo fajny, bardzo intrygujący. Wciągnęłam się na maksa. Problem zaczął się w momencie, w którym z prawdziwego świata przenieśliśmy się do Avalonu. Z jednej strony oczywiście bardzo mi się to podobało, bo to było coś, na co czekałam od początku tej książki. Wiecie, dajcie mi Avalon, dajcie rycerzy okrągłego stołu, dajcie mi Króla Artura i poniekąd mamy tutaj Króla Artura, nie powiem Wam, jak tutaj autorka wplotła historię Króla Artura do tej książki, ale mamy tutaj inspiracje arturiańskie i te inspiracje arturiańskie są całkiem ciekawe, bo to, co mi się podoba w tej książce, to to, że Aleksandra Bracken, ona nie serwuje nam retellingu, tylko serwuje nam taką właśnie własną opowieść, historię,
która jest inspirowana właśnie legendami arturiańskimi. Czyli na bazie legend arturiańskich Aleksandra Bracken stworzyła coś totalnie swojego. I to jest, myślę, dużym plusem tej książki. Więc jeżeli chodzi o ten Avalon, początkowo oczywiście bardzo mi się to spodobało. Zwłaszcza, że ten Avalon nie przypominał Avalonu, który znałam, tylko to był taki Avalon skąpany w mroku, bardzo mroczny, przygnębiający, z takimi krwiożerczymi istotami, które nękają Avalonczyków, istoty w stylu może trochę nawet zombie, miałam jakieś takie skojarzenia, więc jest to też ta część książki, w której pojawia się więcej inspiracji arturiańskich i one wysuwają się gdzieś tam trochę na ten pierwszy plan, co też jest plusem, ale jest to też ta część, w której akcja nagle trochę zwalnia, to znaczy niby dzieje się tutaj wiele, ale jakoś tak nie potrafiłam się w to wszystko zaangażować, więc zadzwoniłam do mojej koleżanki Patrycji, Patiopei, pozdrawiam serdecznie, która jest patronem tej książki i tak, Patrycjo, za co kochasz Srebro w kościach? Dlaczego masz nad tym patronat? O co chodzi? Czego ja tutaj nie dostrzegam? No to Patrycja przede wszystkim zaczęła mówić mi o tych legendach arturiańskich. No i to rzeczywiście może być fajne, aczkolwiek te legendy arturiańskie, one są w takiej formie bardzo podstawowej, można powiedzieć. Więc jeżeli siedzicie bardzo mocno w legendach arturiańskich, być może będziecie odczuwać lekki niedosyt. Jeżeli zaś, tak jak Patrycja, za bardzo nie znacie legend arturiańskich, to myślę, że będziecie tym zachwyceni. Więc legendy arturiańskie bardzo jej się podobały, no i bohaterowie. No a właśnie ja z bohaterami z kolei mam problem. To znaczy, większość wydawała mi się dosyć poprawna. Miałam przede wszystkim problem z naszą główną bohaterką Tamsin, która na nieszczęście dla mnie jest narratorką tej historii. Patrycja bardzo ją polubiła, ja nie, zwłaszcza, że wiecie co, to nie jest taka postać, którą łatwo darzyć sympatią, a ja potrzebuję takiej postaci, żeby za nią podążać przez całą książkę. Tutaj jednak mamy zupełnie inną postać, co też może być plusem, biorąc pod uwagę to, że Tamsin jest zupełnie inna od wielu bohaterek powieści młodzieżowych. Jest to bowiem postać dosyć cyniczna, szorstka w obyciu, postać, która jasne troszczy się o swojego brata, jest w stanie zrobić dla niego wszystko, ale też taka trzymająca innych na dystans, taka, która jest to postać, która wybudowała wokół siebie mur w związku z lękiem przed odrzuceniem, co ma związek z jej przeszłością, więc to jest właśnie taka postać, która bardzo trudno ją polubić, a ja muszę polubić bohatera, żeby za nim podążać, więc dla jednych ta postać będzie interesująca, dla mnie niestety niekoniecznie. Zabrakło mi też chemii pomiędzy właśnie nią a tą książką. Nie wiem za bardzo, jak to ująć, ale właśnie momentami ta jej też relacja, narracja, ona była trochę taka beznamiętna chwilami, więc miałam duży problem z Tamsin, nie ukrywam. Jeżeli chodzi o kapłanki Avalonu, one do tej pory zlewają mi się w jedną papkę. Natomiast bardzo polubiłam Emrysa, chociaż taki typowy love interest, można powiedzieć, w książkach młodzieżowych. Oczywiście, że przystojny, pochodzący z bogatego domu, z tragiczną przeszłością. Tutaj rzeczywiście wątek Emrysa całkiem ciekawie został poprowadzony, aczkolwiek mam wrażenie, że to postać skrywa w sobie więcej głębi, aniżeli pokazano to w tym tomie, więc mimo wszystko czekam na kolejny tom. No i jeszcze mamy tutaj Nef, nie wiem za bardzo, jak wymawia się to imię. Jest to czarodziejka, która ma vibe trochę takiej Enid z Wednesday. W ogóle mamy tutaj też taką rączkę, która przypominała mi rączkę właśnie z rodziny Adamsów. Więc jeżeli chodzi o Nef, ona jest takim jedynym promyczkiem w tej opuszczonej przez boginię krainie, jaką jest Avalon, więc też bardzo ta postać mi się spodobała, a cała reszta, wiecie, no największy problem miałam z Tamsin, właśnie z główną bohaterką i właśnie dlatego wydaje mi się, że gdzieś tutaj po drodze zaczęłam tracić zainteresowanie pewnymi rzeczami. Poza tym miałam wrażenie, że ta właśnie akcja w Avalonie, bo potem wszystko wraca już na właściwe tory, mogę powiedzieć, jest trochę za bardzo rozciągnięta, że gdyby Aleksandra Bracken wrzuciła jakieś 100 stron, myślę, że ta książka byłaby trochę taka bardziej dynamiczna i zdecydowanie lepiej by się ją czytało, przynajmniej mówię ze swojej perspektywy, bo Patrycja zachwycona, moja przyjaciółka Panna Fox zachwycona, ostatnio wrzucała stories właśnie, że czyta Srebro w kościach, przepraszam Was, bo ciągle chcę powiedzieć silver, nie srebro, tylko właśnie, bo wydaje mi się, że któraś z nich, chyba Patrycja, może Marta, ma to angielskie wydanie i ja ciągle o tym angielskim tytule myślę tej książki, więc tak, Marta wrzucała właśnie stories, wrzuca Aleksandrę Bracken, Srebro w kościach, 5/5. Widziałam też, że Caroline wrzuciła posta na Instagrama, że jest zachwycona Srebrem w kościach, w ogóle Aleksandra Bracken to życie, będzie kupować jej książki i ja też chciałabym mieć takie uczucia względem tej książki, jakie one mają, ale nie mam tych uczuć. Myślałam, że to będzie 5/5, a tak dałabym raczej tej książce 3-3,5 w porywach, mniej więcej te klimaty, ponieważ właśnie nie mogłam przez większą część tej książki, chodzi o środek, zaangażować się w fabułę. Dopiero końcówka zaczęła mi to wynagradzać i ta końcówka, szczerze powiedziawszy, okej, mamy tam pewne luki fabularne, zwłaszcza związane z bratem naszej bohaterki, bo tutaj pewnych rzeczy nie rozumiałam za bardzo, ale jednak ta końcówka jest taka dosyć fajna i wszystko właśnie zaczęło skręcać znowu w kierunku urban fantasy, więc ta książka jest takim śmiesznym, trochę dziwnym urban fantasy, ponieważ początek jest urban fantasy, środek jest totalnie nie urban,
Avalon. Jesteśmy w mistycznym Avalonie. Natomiast właśnie końcówka znowu idzie nam w kierunku urban fantasy. I jeżeli właśnie autorka będzie podążać tym tropem w kolejnym tomie, prawdopodobnie będzie miłość, bo naprawdę bardzo fajnie czytało mi się początek i koniec tej książki. Więc być może będzie z nią tak samo jak z Mrocznymi Wybrzeżami Daniel L. Jensen. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale to podobało mi się. Ale nie na tyle, żebym pokochała tę serię na zabój. Tę serię pokochałam na zabój dopiero dzięki drugiemu tomowi, dzięki Mrocznemu Niebu. I teraz właśnie jak ktoś mnie pyta, w jakiej kolejności czytać Daniel, gdy dochodzimy do Mrocznych Wybrzeży, zawsze wszystkim powtarzam, zacznijcie od Mrocznego Nieba, bo jeżeli przeczytacie Mroczne Wybrzeża, okej, może się Wam spodobać, zakochacie się w tym, sięgniecie po kolejny tom, a może wręcz przeciwnie, stwierdzicie, okej, niczym to się za bardzo nie wyróżnia, jednak nie będę tego czytać. Ale gdy przeczytacie Mroczne Niebo, słuchajcie, nie ma innej opcji. Zakochacie się w tej serii. Będziecie chcieli potem, wiecie, będziecie musieli wrócić do Mrocznego Wybrzeża. Akurat te dwa tomy właśnie można czytać w takiej kolejności, w jakiej chcecie. A potem sięgniecie po Podwłasanego Węża, a potem będziecie czekać na kolejny tom. Więc może właśnie ze Srebrem w Kościach jest to samo. Często mówi się o klątwie drugiego tomu, że drugi tom jakiejś serii, jakiejś trylogii jest najczęściej słaby. Tymczasem tutaj mam wrażenie, że drugi tom może być lepszy od pierwszego. Że pierwszy tom był po prostu wstępem do czegoś większego. Ja już chcę to... Dobra, czekajcie, bo wiecie co? Tak samo miałam z tą książką. Anita, nie rób sobie tego, nie rób sobie tego, po prostu nie możesz sobie tego robić. Chodzi o to, że gdy się za nią zabierałam, miałam pewne wyobrażenia. No i ta książka nie sprostała tym wyobrażeniom. Postawiłam Aleksandrze Bracken może zbyt wysoko poprzeczkę, więc wydaje mi się, że ta książka też być może padła ofiarą właśnie tych zbyt wysokich oczekiwań, wyobrażeń. Czasami tak jest, że gdy sięgamy po książkę z pustą głową, to może nam się bardziej spodobać niż wtedy, kiedy mamy jakieś konkretne wyobrażenia na jej temat. Jeżeli tak mieliście z jakąś książką, piszcie o jaką książkę chodzi, na jaką książkę tak bardzo mocno się nastawiliście, Was trochę rozczarowała, bo ja właśnie mam tak ze Srebrem w Kościach, więc może nie będę nastawiać się na kolejny tom. Jak wyjdzie, przeczytam, nie nastawiam się, na pewno nie będzie fajny, mam nadzieję, że rozpierniczę system, bo naprawdę bym chciała. Kocham legendy arturiańskie i tutaj właśnie mam wrażenie, że Aleksandra Bracken, ona tworzy naprawdę bardzo ciekawą historię, więc mimo wszystko jestem bardzo ciekawa kontynuacji. Książkę tę oceniam jednak na 3, może 3,5 gwiazdki, nie wiem, czy już o tym wspominałam. Chciałam na 5, ale no niestety... Boli mnie serce, naprawdę boli mnie serce, że nie mogę dać tej książce 5 gwiazdek, ale kto wie, może dam te 5 gwiazdek kolejnemu tomowi. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie jest to książka, którą na pewno polecam młodzieży. Polecam osobom, które chcą sięgnąć po fantastykę młodzieżową, trochę może przewidywalną i schematyczną, ale osadzoną w bardzo ciekawych realiach, bo wydaje mi się, że na rynku nie mamy za bardzo takich młodzieżówek właśnie pokroju Srebra w Kościach. Komu natomiast odradzam? Na pewno osobom, które liczą na jakieś takie totalnie epickie, może trochę bardziej dorosłe fantazy osadzone w czasach arturiańskich. Myślę, że tutaj być może będziecie rozczarowani, być może zachwyceni, tak jak, nie wiem, Caroline, jak Patrycja, jak Marta, bo naprawdę mam wrażenie, że wszyscy, dosłownie wszyscy tą książką się zachwycają i ja też chciałabym się tak nią zachwycać, ale no niestety nie wyszło. Także Srebro w Kościach mimo wszystko polecam, może nie każdemu, ale myślę, że na pewno znajdą się osoby, które pokochają tę książkę. No i z niecierpliwością czekam na kolejny tom, który mam nadzieję rozpierniczy system i to totalnie, Anita, nie zakładaj sobie takich rzeczy. Więc raz jeszcze tak, no, Srebro Kościach. To tyle, co mam do powiedzenia na temat tej książki. Koniecznie dajcie znać, co o niej sądzicie, jeżeli ją przeczytaliście. Piszcie też, czy zamierzacie ją przeczytać, co czytaliście ostatnio. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Oczywiście na koniec zapraszam Was do mojego Instagrama, bookreviewsbyanita, zwłaszcza, że tam dalej, wiecie co, trwają rozdania z Riordanem, bo robię sobie teraz właśnie taki maraton z Riordanem. Srebro w Kościach zaliczyło, chciałam powiedzieć, zaliczyło glebę, ale zaliczyło raczej stół, bo spadło na stół, a nie ziemię. Więc tak, będę kończyć. Także książkę raz jeszcze polecam. No i bardzo dziękuję Wam za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!